Witam serdecznie osoby urodzone pomiędzy 20 kwietnia a 22 maja. Sprawdzimy sobie energię każdego poszczególnego dnia od poniedziałku do niedzieli plus energię miłości, energię pracy. I mamy tutaj poniedziałek, dziesiątka mieczy. Pokonasz jakieś trudności tego dnia, dzięki swojemu umysłowi, dzięki swojej inteligencji wyjdziesz z jakiejś bardzo trudnej sytuacji dla Ciebie. Brawo, brawo. No, mamy we wtorek dwójkę denarów. Mówi ona dla Ciebie, że będziesz myślał o czymś dodatkowym. Może to będzie dodatkowa praca, a może dodatkowa osoba, albo dodatkowy mąż, partner. Tutaj tego dnia nie odpuszczasz, tylko starasz się dwie sroki trzymać za ogon. Środa, koło fortuny, świetnie, ponieważ tutaj tego dnia realizujesz swoje plany i masz powodzenie. To znaczy, jeżeli zaplanowałaś kogoś uwieść, to pewnie Ci się uda, bo to jest obfitość, to jest ta dobra pasa, możliwości też wygranej. Pamiętaj, może kup sobie zdrapkę tego dnia. No, zdrapka. W czwartek kupiłeś sobie zdrapkę, to dzisiaj jesteś w dobrej sytuacji. No właśnie, dobra sytuacja finansowa, majątkowa. Także tego dnia dbasz o środowisko, o zdrowie, o pieniądze. Czwartek jest rewelacyjny. Piątek, cesarz, będziesz czuł radość ze swojej pracy zawodowej. Będziesz tego dnia odważny, energiczny w działaniu. Będziesz podejmował wyzwania byku, tak? I właśnie, to wszystko, co niesie Ci życie, będziesz brał z otwartymi rękoma, tak jak on pokazuje. W sobotę pomyślisz sobie, że nie można za bardzo hulać, rozrzucać pieniądze, bo trzeba na coś oszczędzić. Także tego dnia raczej siedzisz w domu, jeżeli masz możliwość, i myślisz o tym, jak tu więcej oszczędzić pieniędzy, ponieważ musisz pewnie coś kupić. Mamy niedzielę, mamy królową buław, kobieta bardzo energetyczna, temperamentna na tej karcie, także mężczyzna może mieć do czynienia w niedzielę z to kobieta, a kobieta to po prostu świeci. Wszystkie pomysły jej się ziszczą. Energia pracy, mamy asa denarów, pracujesz w tym tygodniu, ponieważ wiesz, co chcesz osiągnąć, i właśnie taką mamy energię, dosłownie. Wiesz, jaki masz plan i wiesz, że trzeba się wziąć do roboty. A w miłości, a zbułasz. Wiesz, że wszystko zależy od Ciebie. Masz magiczną pałeczkę. Jeżeli chcesz miłości, to na pewno jest szansa, że tą miłość znajdziesz albo rozbudzisz się w relacji. Piękna energia. Witam osoby urodzone pomiędzy 24 sierpnia a 23 września. Sprawdzimy sobie energię poszczególnych dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, plus energia miłości i pracy. Poniedziałek, król mieczy. Możesz tutaj tego dnia mieć do czynienia z mężczyzną. To jest mężczyzna dość oschły, urzędowy, także jak najbardziej to może być jakiś urzędnik, może masz jakieś sprawy niepozałatwiane. Jeśli jesteś mężczyzną, to myślę, że w takiej energii po prostu będziesz bojowej, mieczowej, konkretnej do działania, ale za to błyskotliwy. Wtorek za to jest cudowny, bo masz tutaj przepiękną radość. Zobacz, jedzenie, picie, ludzie uśmiechnięci, ciepło, przyjemnie. Także ten dzień jest, możesz zaliczyć do udanych wtorek. Na pewno będziesz dobrze się czuł. Za to w środę będziesz rozpaczał za czymś, co utraciłeś. To jest coś, poczucie w sercu, w środku, że coś, czegoś już nie będzie, że coś się skończyło i coś już nie wróci. Taka właśnie energia, takiego smutku. Nie widzisz po prostu pozytywu tego dnia. W czwartek jesteś ciekawy swojej przyszłości. Możesz mieć w otoczeniu jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, która Ci dobrze życzy i która Cię może wspierać w Twoich projektach, planach. Piątek, zobacz, jaki radosny dzień. Król kielichów. Tata to jest tata. Ale tak naprawdę, jeżeli nie masz taty i nie masz do kogoś przytulić, jak to dziecko, to na pewno jest jakiś mężczyzna, który o Ciebie się troszczy, który Cię kocha. Jest jakiś w otoczeniu gdzieś. I też w sobotę się pojawia osoba, która Ci chętnie pomoże w Twoich dramatach. Osoba, która Cię wesprze, poprowadzi, pokaże Ci właściwą drogę. W sobotę. Przypomnij sobie, kto w sobotę będzie z Tobą. W niedzielę pojawia się trójka denarów, pracujesz nad czymś. Tutaj wygląda, jakbyś miał tego dnia jeszcze jakąś osobę, z którą właśnie tworzysz jakiś projekt, jakiś plan. Bardzo dobra osoba, macie podobne myśli, podobne wizje. Jeśli chodzi o energię pracy,
skupiasz się tak naprawdę w tym tygodniu na tym, czy to jest praca twoja wymarzona, wylśniona, czy ty tego zawsze chciałeś, czy się odnajdujesz w tym, czy się nie wypaliłeś, takie jakieś poczucie masz w tym tygodniu. Ale za to w miłości, ile zazdrości i przyjemności, wszystko się zrymowało. Możesz być zazdrosny, może ktoś być o ciebie zazdrosny, ale też to jest czas na dobry seks i na dobre przyjemności. Także jeżeli ktoś ma partnera, no to może fajnie w tym czasie, w tym tygodniu spędzić czas. No ale jak jesteście zazdrośni u siebie, to zazdrość. Proszę moje osoby urodzone pomiędzy 22 grudnia a 20 stycznia. Widzimy sobie dzień po dniu, od poniedziałku do niedzieli. Każdy dzień, energia każdego dnia, później energia miłości, energia pracy na końcu. I poniedziałek mamy księżyc, także tutaj tego dnia słuchaj swojej własnej intuicji, swojego własnego przeczucia, rady innych ludzi, to zostaw sobie na inny dzień. Tutaj dzisiaj niech twoja wnętrzność dojdzie do głosu. Jeżeli coś ci będzie przerażać, to się nie bój, to jest po prostu taka energia, że tego, czego nie wiesz, to cię przeraża po prostu. Wtorek jest cudowny, trójka kielichów, szczególnie jeżeli wybierasz się z przyjaciółkami, z przyjaciółmi gdzieś na drinka, na kawę, porozmawiać, poplotkować czy w pracy, bardzo radosny, szczęśliwy dzień, super koziorożca. Środa, jeżeli gdzieś wychodzisz na zewnątrz, to uważaj, żeby ci coś nie zginęło, żeby ktoś cię gdzieś nie okradł, a w pracy pilnuj swoich projektów, pomysłów, nie paplaj o tym, co masz w głowie, bo szybciej do szefa dojdą twoje pomysły, inni ludzie pójdą z nimi, niż ty zdążysz dla szefa powiedzieć o swoich pomysłach. Mogę ci pomysł ukraść po prostu. Czwartek koziorożec zadumany i dochodzi do wniosku, że jednak ta praca to popłaca. Trzeba wziąć się do pracy, trzeba dbać o te swoje rzeczy, które masz do zrobienia, ponieważ trzeba je pomnożyć. I właśnie myślisz tak najbardziej o pieniądzach w czwartek. A piątek, zobacz, jest karta cesarza. Masz satysfakcję, szczególnie z pracy zawodowej. Jesteś odważny tego dnia, masz dobrą energię do działania i bardzo silną wolę. Nie boisz się teraz podjąć różnych się wyzwań, które niesie życie. Brawo! Cały koziorożec! Sobota, cudowna dwójka kielichów. Miło spędzasz czas z kimś. Ktoś jest, kto ciebie rozumie. Pewnie wspiera, dobrze ci życzy. Także sobota jest przyjemna. Na pewno będzie miła dla ciebie. Ta osoba jest twoja jak bratnia dusza, jak twoja półka brakująca. A w niedzielę masz królową kielichów, troskliwa kobieta jest w twoim otoczeniu, ktoś, kto się troszczy, ktoś, kto cię kocha. Jeżeli jesteś mężczyzną, wiadomo, jakaś kobieta, ale jeżeli jesteś kobietą, może być to twoja energia. Patrz, tam ta osoba jest czarno-biała w tle, dla ciebie tylko ważna jest ta, która stoi przy tobie. Ta twoja miłość otacza bliskie osoby, bliskie twojemu sercu. Jeśli chodzi o energię pracy, jest rewelacyjna, ponieważ jest królowa denarów. Ona doskonale wie, co trzeba robić, żeby odnieść sukces. Zobacz, jak ona tutaj robi zakupy. Ona świetnie zarządza swoim gospodarstwem. Także energia pracy jest rewelacyjna, bardzo mądra energia. A energia miłości, no to jeżeli masz problem, powiedzmy, z kimś, nie masz kontaktu, jakaś osoba może ci pomóc nawiązać ten kontakt z tą osobą. Także tutaj no trzeba, musi ktoś wyciągnąć rękę, powiem szczerze. Wtedy może być coś dobrego.